Witam serdecznie. Chciałbym się podzielić z Wami kilkoma refleksjami odnośnie Trójcy Świętej, tajemnicy wcielenia i życia trynitarnego. Widzę tutaj po wpisach, że niektórzy mają problemy i wątpliwości co do tego, kto jest Ojcem Jezusa, jakiego ducha miał Jezus, czy ducha Ojca, czy ducha Świętego, a i też pojawił się wpis, wątpliwość, czy Ojciec to jest inna osoba, a Duch Święty to jest inna osoba, prawda? Więc, no i czy Duch Święty nie jest Ojcem Jezusa, skoro za sprawą Ducha Świętego począł się w łonie Maryi? Więc Trójca Święta, oczywiście nie zgłębimy tego do końca, bo Trójca Święta zawsze pozostanie tajemnicą. Życie wewnętrzne Boga jest ponad nami i tego nie zrozumiemy. Ale to, co zostało nam objawione, możemy na tym bazować. Trójca Święta jest jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży i Bóg Duch Święty. Więc mamy trzy odrębne osoby. A dlaczego jeden Bóg? Bo mają jedną boską, doskonałą naturę. I tak Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem, Syn Boży jest w pełni Bogiem i Duch Święty jest w pełni Bogiem. Nie to, że oni mając boską naturę, i tak Bóg jest jedną trzecią, Ojciec jest jedną trzecią, Syn jest jedną trzecią, prawda? I Duch Święty jest jedną trzecią, jak tort pokrojony na trzy, złożony razem, tworzy razem jeden tort. Te trzy kawałki, jeden tort. Nie. Każda z osób boskich jest w pełni Bogiem. Prawda? Więc jest jedność natury, nie jedność osoby, że ja jestem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wszystkie te osoby, te trzy osoby doskonale z sobą współgrają w doskonałej harmonii i jedności. I tak w najprostszym skrócie można powiedzieć, Ojciec jest Stworzycielem, Bóg Ojciec jest Stworzycielem, Bóg Syn Boży jest Zbawicielem, Bóg Duch Święty jest Uświęcicielem. Prawda? Więc Bóg stwarza, Ojciec, Syn zbawia. Duch Święty uświęca to, co zostało przez Boga Ojca stworzone, przez Boga Syna Bożego zbawione. On uświęca. Przejdźmy to teraz do tajemnicy wcielenia. Czy fakt, że Chrystus narodził się z Ducha Świętego, począł się z Ducha Świętego, pozwala nam na wyciągnięcie wniosków, że Duch Święty jest Ojcem Syna? Absolutnie nie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma nawet pół słowa, jakoby Duch Święty był Ojcem Syna, Ojcem Chrystusa. Ojcem Chrystusa jest Bóg Ojciec. Natomiast tajemnica wcielenia jest dziełem Ducha Świętego. Choć też współgra też Ojciec, bo moc Najwyższego osłoni Cię, mówi anioł do Maryi. A Duch Święty stąpi na Ciebie, prawda? A dziecię, które się porodzisz, będzie nazwane Synem Bożym. Więc mamy tutaj współgranie w doskonałej harmonii trzech osób boskich. Taki przykład podam. Może nie doskonały, ale pomoże nam naświetlić sytuację. Jeśli Kazio ma syna Jasia, prawda, to Kazio jest jego ojcem, prawda? No, ale do szkoły zaprowadza go Franio. Czy fakt, że Franio zaprowadza Jasia do szkoły i pozwala nam myśleć, że Franek jest ojcem Jasia? Nie. Franio go Jasia tylko zaprowadza do szkoły, bo na przykład później pracuje. Ojciec Jasia musi wcześniej wstać, nie? No i sąsiad go zaprowadza. Więc Syn Boży jest Synem Ojca.
ale przez Ducha Świętego dokonało się ta tajemnica, że tajemnica wcielenia, że dziełem Ducha Świętego jest to, że Syn Boży przyjął naturę ludzką. Ale to nie pozwala nam myśleć, że Duch Święty jest Ojcem Syna, jest Ojcem Jezusa. Nie. Więc mam nadzieję, że to jest proste do zrozumienia, że Jezus Chrystus był, jest i zawsze będzie Synem Boga Ojca. I nawet w zbawieniu Ojciec posyła Syna, by wypełnił wolę Boga Ojca. I będąc na ziemi, działa pod wpływem Ducha Świętego. Boga Ducha Świętego. Ma Ducha Świętego. Odrębną osobę. Duch Święty stąpił na Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a głos Ojca się odezwał: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. Duch Święty wyprowadził Jezusa na krzyż. Duch Święty. W Duchu Świętym Chrystus się radował. I mocą Ducha Bożego, Ducha Świętego, wyrzucał złe duchy. Przecież sam Jezus to mówi, prawda? Więc cała Trójca Święta doskonale współgra w doskonałej harmonii w dziele wcielenia, w dziele zbawienia. Choć, należy stwierdzić, dzieło odkupienia, męki, śmierci i zmartwychwstania należy przypisać tylko Synowi Bożemu. Prawda? Bo Syn Boży, Jezus Chrystus, cierpiał i umarł na krzyżu. Teraz, jak już tak sobie mówimy o Trójcy Świętej, jaki związek mamy z Trójcą Świętą i Trójca Święta z nami? Mówimy tutaj o wielkich dziełach, o dziele wcielenia, o dziele odkupienia, ale dla nas, w naszym życiu duchowym, czy to ma jakieś większe znaczenie? Ma potężne znaczenie. Zostaliśmy przez chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego powołani do życia trynitarnego, do życia w Trójcy, do relacji z osobami Trójcy Świętej, z tym jedynym Bogiem w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Genialnie wyraził to święty Paweł, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego. W nim wszyscy mamy przystęp do Ojca w jednym duchu. W nim, czyli w Chrystusie, mamy przystęp do Ojca w jednym duchu. Jest to genialne, genialne wręcz. Kwintesencja życia trynitarnego. Na czym to polega? Święty Paweł w liście do Rzymian 8:2 nazywa Ducha Świętego fenomenalnie. To jest no, geniusz, ale to Duch Święty. Duch jest dawcą życia w Chrystusie. Duch, dawca życia w Chrystusie. Duch Święty zaszczepia w nas, zasiewa w nas życie Chrystusa. Im bardziej Chrystus w nas wzrasta za sprawą Ducha Świętego, który daje nam życie Chrystusa, tym bardziej stajemy się dziećmi Bożymi, dziećmi Ojca. Więc odwróćmy to trochę. Im bardziej Ojciec, patrząc na nas, widzi w nas oblicze Chrystusa, które maluje w nas Duch Święty, tym bardziej do nas dotyczą się te słowa: Tyś jest mój Syn, moja córka umiłowana, w Tobie mam upodobanie. Powiedział to do Chrystusa, swojego Syna z natury, odwiecznego Syna z natury, do Chrystusa to powiedział,
ale te słowa też są do nas. Bo będąc w Chrystusie, my uczestniczymy w Jego synostwie. Będąc w Chrystusie, stajemy się tylko w Nim, dziećmi Bożymi. I im bardziej Chrystus jest w nas widoczny za sprawą Ducha Świętego, bo to jest dzieło Ducha Świętego, tym bardziej możemy się radować ojcostwem Boga Ojca. Chrystus powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Duch Święty to wie. Nie prowadzi nas do Ojca okrężną drogą, ale właśnie przez dawanie nam i kultywowanie w nas życia Chrystusa. To im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej wewnętrznie możemy siadać na kolanach Ojca, brać Go za tą brodę i mu powiedzieć, że Cię kocham. I On nam też powie. Im bardziej Chrystus nas dojrzewa, tym bardziej możemy w oczach Ojca dostrzec Jego odwieczne, szaleńcze pragnienie nas, pragnienie naszego zbawienia i Jego odwieczną miłość. Jego złapać za tą brodę waciatą. I On tego chce. Ale dotknąć Ojca można tylko w Chrystusie. Faktycznie poczuć Go. My możemy czuć obecność trzech osób. Każde, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są osobami żywymi i możemy je dotknąć, możemy doświadczyć przez chrzest, który jest właśnie początkiem tego życia w Trójcy. Więc Trójca Święta doskonale współgra. Nie tylko w wielkich rzeczach, prawda? W rzeczach, które by się wydawać mogły, są ponad nami. Nie, no jest świat, no to co mi Bóg stworzył świat, no i co mi do tego? Co ja dołożyłem do tego? Bóg przyjął postać człowieka, no i co? No to Maryja w tym uczestniczyła, ja w co? No ja to siedzę sobie i nic, nie? Nie. Największe dzieło, dzieło zbawienia nas. Bo dla mnie największym dziełem, które mnie najbardziej interesuje, to jest to dzieło, żeby Bóg mnie mógł doprowadzić do zbawienia. Ja się sam nie zbawię. To Bóg mnie uzdalnia, żebym ja się mógł zbawić. Potrzebuje mojej wytrwałości, potrzebuje mojej odpowiedzi i trwania w wierze, nie? Ale Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży i Bóg Duch Święty pragną mojego zbawienia i współdziałają razem, żebym ja i wy byśmy się mogli zbawić. Takie jest dzieło. Wszystkie osoby boskie współdziałają dla naszego zbawienia. Więc cieszmy się i zgłębiajmy nasze życie trynitarne. Bo to jest fundament świętości. Dać Duchowi Świętemu możliwość, by żył w nas Chrystus coraz bardziej. I Ojcu, by coraz bardziej mógł nas w Chrystusie usynawiać. Byśmy coraz bardziej mogli właśnie stawać się Jego dziećmi. Będąc odbiciem świętości Jego Syna przez działanie Ducha Świętego w nas. Pozdrawiam i życzę udanej niedzieli.